Czwartek, 15 września, Joanna Dąbrowska, zapraszam na Telefakty. Nerwowa, nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. My, radni Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego, stanowczo protestujemy. Rawszczyzna po remoncie. W sumie 420 tysięcy złotych wydaliśmy na dostosowanie, poprawę bezpieczeństwa na tym basenie. O ostrowieckim sporcie rozmawiali w ministerstwie. Rozmawialiśmy w ogóle o ostrowieckim sporcie, o perspektywach rozwoju dla dyscyplin sportowych. To miała być zwykła, aczkolwiek nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, jednak emocje wzięły górę. Próbowano zmienić porządek obrad i powrócił temat szpitala powiatowego. Materiał Karoliny Kamińskiej. W środę 14 września radni Rady Powiatu Ostrowieckiego zasiedli do obrad nadzwyczajnej sesji. Do proponowanego porządku posiedzenia radni Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego zaproponowali wniesienie uchwały w sprawie określenia kierunku działań w celu wsparcia Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi funkcjonowania szpitala powiatowego w naszym mieście, Rada Powiatu Ostrowieckiego określa kierunek działań Zarządu Powiatu mających na celu wsparcie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu i zapewnienie jego prawidłowej działalności przez przekaz, a nie przez powiat ostrowiecki kwoty miliona złotych na jego działalność. Uchwała nie została jednak wprowadzona do pierwotnego porządku obrad ze względu na aspekt prawny. Zmiana porządku obrad w pierwszym etapie wymaga zgody wnioskodawcy do zwołania nadzwyczajnej sesji rady. Czyli z tego wynika, że zgodę na procedowanie tej uchwały musi wyrazić zarząd. Zarząd zgody nie wyraził, a uchwała ma zostać rozpatrzona podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Ostrowieckiego. Trudno, żebyśmy w tej chwili jako zarząd decydowali o milionie złotych, bo państwo z klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, prezydenta Ostrowca, mają takie życzenie. To zarząd prosił o zwołanie dzisiejszej sesji i pan radca prawny chyba wyjaśnił, jak to powinno wyglądać. Natomiast zarząd nad tym nie procedował i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wniosek złożony przez państwa klub. Podczas dalszego głosowania nad uchwałami radni między innymi wyrazili zgodę na zmiany w budżecie powiatu ostrowieckiego na 2016 rok, czy w wieloletniej prognozie finansowej powiatu ostrowieckiego na lata 2016-2033. Radni opozycyjni wątpliwości mieli zaś co do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania starosty ostrowieckiego. Komisja rewizyjna skargę odrzuciła. Komisja rewizyjna uznała za niezasadną skargę z dnia 16 maja 2016 roku pana Krzysztofa Chapczyna oraz zobowiązała przewodniczącego rady do poinformowania skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. Radni KWW Jarosława Górczyńskiego uczestniczyli w komisji rewizyjnej, lecz jak podkreślają, podczas dyskusji nad uchwałą nieznane im były ważne fakty, które zmieniają oblicze całej sprawy. Uważamy, że jednak trzeba by się było pochylić jeszcze raz nad tą sprawą z tego względu, że wyniknęły nowe okoliczności. Wydaje mi się, w mojej opinii, zostaliśmy troszeczkę wprowadzeni w błąd. Opinia prawna, którą wystosował tutaj radca starostwa, moim zdaniem była błędna. Już do taki wniosek do pana przewodniczącego. Na komisji rewizyjnej nie przesłuchaliśmy tutaj osoby pokrzywdzonej. Pana Chapczyna jest w tym momencie na sali. Prosiłbym, aby mu udzielić głosu. Głos Krzysztofowi Chapczynowi nie został udzielony. Tak zdecydowali radni podczas głosowania nad tą propozycją radnego Łukasza Dybca. Podczas głosowania nad uchwałą 12 głosami za, przy 8 głosach sprzeciwu, skarga na działania starosty ostrowieckiego uznana została za niezasadną. Po zakończeniu sesji radni Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego w obecności lokalnych mediów wygłosili przygotowane oświadczenie.
związku z tym, że byliście Państwo na sesji, widzieliście, co się dzieje, że usta są kneblowane, chcieliśmy wygłosić oświadczenie, nasz klub. My, radni Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego, stanowczo protestujemy przeciwko prowadzeniu polityki lekceważenia radnych. Dość takiemu traktowaniu mieszkańców, jak do tej pory przez władze powiatu, ze starostą Zbigniewem Dudą na czele. Od czerwca 2016 roku nie odbyła się zwyczajna sesja Rady Powiatu. Nie mamy możliwości przekazania interpelacji, ani zadawać staroście Dudzie pytań nurtujących mieszkańców. Widocznie czegoś ta władza się boi. Czego? Pytań. O szpital, oddział ginekologii, drogi powiatowe, inwestycje, kilkutysięczne pensje etatowego członka zarządu i swojej doradczyni. Pan starosta, obawiając się reakcji opozycji na swoje poczynania, chowa głowę w piasek. Nasz klub zaproponował wprowadzenie uchwały dotyczącej przekazania szpitalowi powiatowemu w Ostrowcu dodatkowo kwoty 1 miliona złotych. Niestety problemy zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców panu staroście Zbigniewowi Dudzie są obce. Dlaczego? Bo nie służy to jego promocji. To temat trudny, bo potrzeba jest zaangażowania w pracy, a nie zaangażowania w politykę. Apelujemy do starosty, dość własnego folwarku. Apelujemy do przewodniczącego Rady Powiatu. Proszę pamiętać, że otrzymał pan kredyt zaufania od wszystkich radnych. Powinien pan bronić zasad prawa i demokracji, nie zasad partyjnianstwa. Dziękujemy państwu. Poseł Andrzej Kryj i starosta ostrowiecki Zbigniew Duda rozmawiali w Warszawie o kondycji i rozwoju ostrowieckiego sportu z wiceministrem Jarosławem Stawiarskim. Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda wraz z posłem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Kryjem odwiedzili Ministerstwo Sportu, gdzie o sprawach i rozwoju ostrowieckiego sportu rozmawiali z wiceministrem Jarosławem Stawiarskim. Rozmawialiśmy w ogóle o ostrowieckim sporcie, o perspektywach rozwoju dla dyscyplin sportowych, które są uprawiane w Ostrowcu, o perspektywach rozwoju dla naszej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, o stadionie lekkoatletycznym. Myślę, że to były bardzo dobre rozmowy. Jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, takie rozmowy procentują za jakiś czas, więc na tą chwilę nie mogę powiedzieć, co udało nam się z panem ministrem przegadać dla dobra naszego ostrowieckiego sportu, ale pewnie niebawem będziemy mogli pokazać, jakie są efekty. Rozwój sportu na szczeblu szkolnym w dużej mierze wziął na siebie powiat ostrowiecki. Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego to placówka podległa pod powiat, a tam uczą się i trenują najlepsi w swojej kategorii wiekowej, których trzeba wspierać i pomagać, aby odnosili sukcesy. Żeby dojść do sportu wyczynowego, najpierw trzeba ten sport uprawiać w szkole, w szkołach takich jak Szkoła Mistrzostwa Sportowego, gdzie tak naprawdę my wynajdujemy te diamenty i powoli je szlifujemy. Później trenerzy w klubach doprowadzają wychowanków naszego SMS-u do klasy mistrzowskiej. Chociaż niektórzy już jako uczniowie osiągają spektakularne sukcesy. Przykładem może być Mateusz Barkowski, wicemistrz Europy i mistrz Polski w lekkoatletyce. Tytuły te zdobył jeszcze jako uczeń SMS-u. Stąd rozmowy starosty ostrowieckiego z ministrem sportu dotyczyły też budowy boiska lekkoatletycznego w naszym mieście. Oczywiście szansa jest, natomiast potrzebne jest też dofinansowanie z budżetu powiatu i to musi być również budżet stać, ale mamy wiele wskazówek ze strony pana ministra, które pokazują nam ścieżki ułatwiające nam partycypowanie o pieniądze. Rozmowy zostały podjęte. Teraz przyjdzie czekać na realizację zadań z zakresu rozwoju ostrowieckiego sportu. Dzieci, młodzież oraz osoby lubiące sporty wodne będą mogły zadbać o swoją kondycję na właśnie wyremontowanym basenie. Mamy bardzo dobry obiekt, który jest wizytówką naszego miasta. Mowa tu o pływalni Rawszczyzna Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, która w okresie wakacji przeszła prace modernizacyjno-konserwacyjne i została wyposażona w nowoczesny sprzęt. W sumie 420 tysięcy złotych wydaliśmy na dostosowanie, poprawę bezpieczeństwa na tym basenie. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 210 tysięcy, drugie 210 dołożyło miasto. W ramach projektu powiększono płytę posadzek antypoślizgowych i wymieniono skład filtracyjny wody.
Pływalnię wyposażono w nowe boisko z bramkami do gry w piłkę wodną. Zakupiono liny torowe i specjalny odkurzacz wodny służący do utrzymania czystości w basenie. Nowy sprzęt, bieżnie trafią także do strefy fitness. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego jak najlepsze warunki do uprawiania sportu. Chętnych nie brakuje. W ostatnim czasie powstała kolejna klasa pływacka, do której należy 38 dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy klasy pływackie, jeśli chodzi o szkołę podstawową. Natomiast mamy jeszcze trzy grupy treningowe, bardziej zaawansowane. Są to klasy gimnazjalne i licealne. Obecnie przebywają na zgrupowaniu w Wałczu. Na pływalni Rawszczyzna w zajęciach pływania i piłki wodnej uczestniczy około 250 uczniów ostrowieckich szkół, od szkoły podstawowej po szkołę średnią. Potencjał w ostrowieckiej młodzieży widzi prezydent Jarosław Górczyński. Mamy świetne warunki do nauki, stąd myślę, że warto zainwestować, warto dołożyć dodatkowych pieniędzy w tego typu działalność, w naukę. Mamy dobrą kadrę i to jest, myślę, że warte i godne podkreślenie. Szczególne podziękowania za wkład pracy prezydent miasta Jarosław Górczyński skierował do trenerów sekcji pływackich i piłki wodnej. Chciałbym wyróżnić pana trenera Marcina Pilińskiego, pana Mariusza Firmantego, pana Mariusza Staweckiego. To są osoby, które pracują z tymi najzdolniejszymi dziećmi i myślę, że to jest dobry przykład, żeby zachęcić kolejnych rodziców i kolejne dzieci do tego, aby skorzystać, aby odkrywać pasję pływania, aby kiedyś mogły te dzieci zdobywać medale na różnych dużych imprezach sportowych, a tym samym cieszyć nas, mieszkańców, że to są nasi wychowankowie. Wśród wychowanków pływalni Rawszczyzna są już i tacy, którzy mogą pochwalić się medalami. W odnowionej i zmodernizowanej pływalni sportowcy mogą szlifować formę i kondycję, pamiętając, że sport to zdrowie, a w zdrowym ciele zdrowy duch. Do tegorocznej czwartej edycji Narodowego Dnia Sportu przyłącza się Królewskie Miasto Sandomierz. 1 października w całej Polsce rusza czwarta edycja Narodowego Dnia Sportu. Fundacja Zwalcz Nudę oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki organizują tysiące bezpłatnych atrakcji na terenie całego kraju. Dla chętnych przygotowane są treningi z gwiazdami sportu, porady dietetyka oraz konkursy z nagrodami. W tym roku do akcji przyłączył się również Sandomierz. Tamtejszy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Fabryka Ruchu przygotowują wiele ciekawych propozycji dla wszystkich zainteresowanych. Chętnie będą mogli spróbować swoich sił m.in. w czworoboju, piłce nożnej czy fitnessie. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, obowiązuje jedynie rejestracja na stronie www.zapisy.nds.pl. Liceum Ogólnokształcące nr 3 imienia Władysława Broniewskiego nawiązało współpracę z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach projektu Ścieżki Kopernika 2.0. 13 września w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim został podpisany wniosek o grant w programie realizowanym w ramach Ścieżki Kopernika 2.0, przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Udział w programie dla Ostrowieckiego Liceum to duże wyróżnienie. Tu zostały zaproszone 4 szkoły. 3 to są szkoły z Krakowa i nasza jedyna spoza Krakowa, i to w sumie z dużej odległości, ale no tutaj podczas wizyty pracownicy UJ-u podkreślali, że z naszą szkołą współpracuje się bardzo dobrze i bardzo by chcieli właśnie taką współpracę kontynuować. Nie jest to jedyne przedsięwzięcie organizowane przez placówkę. Szkoła brała udział w projekcie Establish, którego celem było doszkalanie nauczycieli, oraz niedawno zakończonym Irisible, w którym uczniowie poznali zagadnienia nanotechnologii, czego zwieńczeniem było przygotowanie wystawy interaktywnej. Eksponaty uczniów dotyczyły odpowiedzialnych badań i innowacji. Ich eksponaty zdobyły uznanie pracowników UJ-u, którzy organizowali cały ten projekt. Zostały potem wystawiane również na konferencji międzynarodowej w Krakowie, czy w Kolegium Majus, w momencie kiedy Kolegium Majus miało dni otwarte. No i dwa z eksponatów zostały zakwalifikowane na wystawę finałową dla całego projektu, która została otworzona w maju tego roku, też w Kolegium Majus. No i oczywiście celem tej wystawy było również wybranie najlepszego eksponatu. Eksponat przygotowany przez grupę uczniów z tej klasy zajął 3 miejsce. Podczas projektu, który rozpocznie się w przyszłym roku, uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego z Wydziału Chemii, na których będą mogli pogłębić swoją wiedzę. Na pewno dowiadują się bardzo wielu nowych rzeczy, ważnych zagadnień. Sądzę, że i w ogóle w podstawie programowej pomijane są takie zagadnienia jak RRI, niesamowicie ważne. Problem odpowiedzialności naukowców za badania, możliwość wpływu społeczeństwa na to, co robią naukowcy, jak są wykorzystywane ich
odkrycia i wynalazki. I uczniowie takich rzeczy się dowiadują. Dowiadują się również tego, że to oni mogą decydować o tym, jak pracują naukowcy i co będziemy robili z ich odkryciami. Dowiadują się, gdzie, skąd możemy czerpać wiedzę na temat pracy naukowców i w ogóle poznają na miejscu, tam w laboratoriach, jak wygląda dzień codzienny takiego naukowca. Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz uczniowie wiążą duże nadzieje związane z uczestnictwem w projekcie. Przede wszystkim poznanie właśnie tych wartości, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia, o których może tak bardzo nie mówi się w szkole, bo to są takie już rzeczy wybiegające poza program i w ogóle poza liceum, raczej o których dowiedzielibyśmy się dopiero na uniwersytetach albo w ogóle dopiero dalej w pracy. Więc to jest taki krok w dorosłość dla nas wszystkich. No to pozwala im przede wszystkim poznać pracę naukowców, jak wygląda ich codzienność, zapoznać się z ich stylem życia, a także to, jak my mamy wpływ na nich i co w związku, jaki to ma związek z ich życiem i ich pracą. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.